Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj w towarzystwie mojej mamy, którą już znacie. I dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku z makijażem lekkim, dziennym dla kobiet po 50. I teraz moja mama już jest pomalowana, więc już widzicie efekt końcowy. Jeżeli interesuje Was to, jak doszłyśmy do tego momentu, to zapraszam Was do oglądania dalszej części filmiku. A jeszcze tylko wspomnę, że ten filmik jest zadedykowany pani Basi, która jest moją wierną fanką, więc pani Basiu, filmik specjalnie dla Pani. Mam nadzieję, że okaże się dla Pani pomocny. Makijaż zacznę od przygotowania twarzy. Na początek użyję płynu micelarnego, żeby umyć moją twarz. Później nałożę krem z filtrem. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli przekroczy się już pewien wiek, na przykład lat 20, to już wtedy wszyscy muszą krem z filtrem używać. Ja użyję firmy Bioderma i to jest UV30, czyli taka już ochrona konkretna. I to jest akurat krem matujący i on jest dość lekki. Oczywiście, jeżeli używacie kremu z filtrem na twarz, nie zapominajcie też o Waszej szyi. Czy mamy już przygotowaną twarz do makijażu i teraz ważna rzecz, szczególnie dla osób już po 40, 50, to już absolutnie sprawa obowiązkowa, czyli krem pod oczy, to jest akurat żelowy krem, też z Biodermy, tak żeby później nasz korektor nie zbierał się w żadnych zmarszczkach pod oczami. Więc warto wtedy przed nałożeniem makijażu nałożyć jeszcze jakiś żelowy krem pod oczy. Jeżeli to będzie krem, który będzie za ciężki i za tłusty, to Wasz korektor nie będzie się na tym trzymał. Dlatego fajnie, żeby był to jednak krem żelowy. Dobra, wklepujemy delikatnie. I chwilkę czekamy. Ja w czasie, kiedy będziemy czekać, nałożę jeszcze karmax na usta. I teraz przejdę do nakładania podkładu. Podkład akurat nałożę rozświetlający i taki bardzo lekki. Nałożę go Beauty Blenderem. Oczywiście możecie nałożyć go palcami i do takiej skóry, która już ma pierwsze oznaki starzenia się, chyba najlepiej robić to właśnie albo tego typu gąbeczkami, albo palcami. Jeżeli będziecie nakładać pędzlami i jakoś bardzo mocno wmasowywać w skórę, to niepotrzebnie możecie sobie ją naciągać. Podkładu nakładamy naprawdę mikroskopijną ilość, żeby nie zrobić tutaj efektu jakiegoś przemalowania. I teraz przechodzę do korektora pod oczy. Popatrz do góry, mamuś. I również niewielką ilość korektora pod oczy rozświetlającego. I wklepię go palcem. Dobra. I teraz przechodzę już do makijażu oka, bo już mamy wstępnie przygotowaną twarz. Ja użyję akurat jasnego cienia. Tylko muszę znaleźć, sekunda. Jeden będzie matowy, później pokażę Wam, jak można również wykorzystać cień, który będzie delikatnie perłowy. To nie jest tak, że w pewnym wieku nie można używać cieni perłowych, ale ważne jest to, żeby z nimi nie przesadzić i zrobić to, zamknąć oczko. Zrobić to tylko punktowo, żeby rozświetlić to oko, a nie zrobić sobie jakiegoś bardzo przesadzonego efektu. Więc na razie nakładam tylko cień matowy. Jest to cień Singlota w beżowym kolorze. I nakładam go właściwie na całą ruchomą powiekę, aż do zagłębienia. I teraz przechodzę do matowego, takiego pośredniego cienia brązowego, którym będę podkreślała zagłębienie powieki. Teraz chodzi o to, żeby to zagłębienie powieki gdzieś tam znaleźć i zrobić właściwie, bo zaznaczyć je właściwie troszeczkę ponad tym, co mamy tak naprawdę. Teraz sobie może otwórz oczy i zamknij. Dobrze. Czyli nad gałką oczną zaczynam modelować oko tym pośrednim brązem. Robię to trochę ponad zagłębieniem, tak żeby to oko podnieść trochę do góry. W makijażu, który ma służyć odmładzaniu, na pewno zwracamy szczególną uwagę na to, żeby nie było żadnych ostrych linii. Wszelkie ostre linie będą podkreślały zmarszczki, będą podkreślały jakiś tam wiek, szczególnie na powiekach. Dlatego jeżeli chcemy wycieniować sobie oko, to w żadnym wypadku graficzne makijaże się nie sprawdzają, dlatego że bardzo często wynika
dzieje się tak, że jedno oko troszeczkę inaczej nam się starzeje niż drugie, więc jeżeli chcemy zrobić jakiś graficzny, bardzo wystudiowany makijaż, to potem po otwarciu oczu okazuje się, że te oczy często są po prostu nierówne. Ale to nie chodzi o to, że makijaż jest nierówny, tylko po prostu oczy inaczej się działają na grawitację. Dobra. Więc puchatym pędzelkiem tutaj cieniujemy to zagłębienie powieki, a właściwie trochę oszukujemy i je malujemy trochę wyżej, nad całą gałką oczną. Dobra. I przez to, że chcemy, żeby ten makijaż był mega prosty, tak jak Wam wspominałam, to będzie makijaż ze specjalną dedykacją dla Pani Basi, która na ten makijaż już bardzo długo czekała. Więc nie chcemy tutaj zrobić niczego zbyt wystudiowanego. I teraz użyję tego lekko połyskującego cienia. Mamy już delikatnie wymodelowaną gałkę oczną i to będzie ten jasny, połyskliwy cień. I ułożę go tylko na środek ruchomej powieki, zaraz przy linii rzęs. I to będzie to miejsce, gdzie ja chcę tą powiekę rozświetlić. I tutaj właściwie ten błysk nie jest jakiś niedozwolony. A tak jak mówię, trzeba uważać z ilością. W tym momencie bardzo ważne jest to, żebyśmy nie sprawiły, że to oko opada. Więc jeżeli przy cieniowaniu, na przykład nasze cieniowanie przedłuży się trochę i zejdzie nam tutaj jakby troszeczkę bardziej w dół, to oko będzie miało taki efekt takiego smutnego oka i będzie trochę bardziej opadało. Dlatego po wykonanym makijażu, takim po wykonanym cieniowaniu na górnej powiece, ja teraz biorę patyczek i patrzę, czy przypadkiem te cienie nie wyjechało mi to za daleko. Otwórz, mamuś. Czyli jakby zmywam to, co jest poza przedłużeniem dolnej powieki. I druga część. Akurat w tym momencie nie mam co zmywać, ale warto o tym pamiętać, bo jeżeli za bardzo pojedziemy sobie tymi cieniami, to oko zrobi nam się po prostu smutne. Więc chcemy mieć zdefiniowane oko, ale do tego będzie nam służyła kredka i kreska nad górną linią rzęs i troszeczkę nad dolną, a nie jakieś bardzo ciemne cienie. Ja akurat, żeby nie zrobić takiego bardzo ciemnego, ciężkiego oka, użyję kredki, która jest w kolorze takiego ciemnego fioletu i bakłażanu. Za chwilę teraz odkonuję. I namaluję kreskę nad górną linią rzęs, bardzo blisko rzęs, tak żeby wmasować właściwie tą kredkę w linię rzęs, żeby je maksymalnie zagęścić. Oczywiście możecie użyć granatowej kredki, grafitowej albo brązowej. Nie polecam Wam już w pewnym wieku kredki czarnej, dlatego że ona wtedy staje się bardzo ciężka. I nawet jeżeli tak jak na przykład moja mama macie bardzo ciemne włosy, to może się to okazać zbyt ryzykowne. Otwórz teraz mamuś i zamknij. Ta kredeczka może być trochę grubsza, więc będziemy jeszcze delikatnie rozcierać. I tak jak wcześniej z cieniami, ważne, żeby tą kreskę zrobić tylko do momentu, kiedy kończy się powieka, tak żeby przez przypadek jej nie przedłużyć, bo wtedy ta przedłużona linia może okazać się już opadająca. Góry jeszcze wysoko? Ja zaznaczę tylko od 1/3 długości oka na dolnej powiece. Już sekundka. Oczywiście w tym wypadku chcemy używać jak najbardziej miękkich kredek, jakie tylko uda nam się znaleźć. Wszelkie kredki, które są dość twarde, mogą przez przypadek jeszcze naciągać na tą powiekę, czego oczywiście nie chcemy. I teraz wezmę pędzelek i delikatnie rozetrę tę linię tej kredeczki. I teraz akurat użyję zalotki, której nie używam zbyt często, ale jeżeli chcemy dodać oczom takiego młodego wyglądu, to fajnie byłoby je podkręcić, tym bardziej kiedy moja mama, patrz sobie w dół, i się nie bój, kiedy moja mama ma dość proste rzęsy. Jakby cię coś ciągło, bo bolało, to mów. I od razu, kiedy je podkręcicie, utrwacie to podkręcenie tuszem do rzęs. Ja akurat użyję, na dół jeszcze patrz, mamuś. Ja akurat używam tuszu wodoodpornego, dlatego że w taką pogodę przy tego typu wilgotności można się rozmazać. Szczególnie polecam wodoodporne tusze wszystkim paniom, które mają na przykład przypływy gorąca. Wtedy też bezpiecznie użyć wodoodpornego tuszu, żeby później nie wyglądać jak panda.
Dobra. Pierwszą warstwę mam już zrobioną, potem nałożymy jeszcze drugą warstwę tuszu. Na pewno jaśniejszym niż kolor włosów, więc tutaj delikatny brąz. Moja mama nie reguluje brwi, bo ją to bardzo boli. Dlatego od razu odpowiadam na Wasze pytania. Dlaczego mama ma niewyregulowane brwi? I robimy to bardzo delikatnie. Ta sama zasada, co była przy cieniowaniu oka cieniami. Nie chcemy żadnych mocnych linii, nie chcemy, żeby te brwi były jakieś mocno rzucające się w oczy. Chcemy delikatnie podkreślić, bo to odmładza oko. Więc polecałabym Wam do tego ewentualnie miękką kredkę albo cienie. Tutaj w tą stronę jeszcze buźkę. I tyle. Delikatnie podkreślone brwi. Nie będziemy nic więcej robić. Dobrze, i teraz przechodzę znowu do Beauty Blendera. Zbiorę ten podkład, jakby delikatnie go jeszcze na nowo rozblenduję. Zbiorę ten podkład, który się jakby nie złączył ze skórą. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, akurat do tego typu cery, do cery już z pierwszymi oznakami starzenia, nie chcemy nakładać żadnych ciężkich podkładów, ani podkładów, które będą podkreślały zmarszczki. Dlatego im mniej podkładu, tym lepiej. Tylko wyrównujemy kolory i tyle. I teraz użyję różu w kremie. Dlaczego w kremie? Dlatego, że nie będę chciała pudrować tej twarzy zbytnio, żeby właśnie nie podkreślać zmarszczek. Uśmiechnij się, mamuś. Więc nałożę róż w kremie, który super stopi się ze skórą i będzie wyglądał jak taki naturalny rumieniec, a nie jak jakiś taki bardzo matowy. Co pozwoli mi też, żeby został na dłużej, nawet jeżeli mamy oblej na przykład pot. Uśmiechnij się, tą stronę daj. Nakładamy róż na wystającą część, jak najbardziej wypukłą część kości policzkowej. I oczywiście, jeżeli na przykład Wasze policzki są delikatnie opadnięte, to możecie po prostu trochę oszukać i zrobić sobie kontur tej kości policzkowej nieco wyżej. Ale też nie przesadzajcie. Jeżeli sobie nałożycie ten róż zaraz pod okiem, no to będzie widać, że trochę za bardzo chciałyście oszukać. Od oka mają zostać praktycznie dwa palce. Taka linia wolna dwóch palców. I teraz zastosuję bardzo lekki puder, to będzie puder transparentny. I zastosuję go tylko praktycznie na czoło i na środkową część twarzy. Bardziej chodzi o to, żeby tylko delikatnie przypudrować i zatrzymać na dłużej podkład. Nie chodzi nam o to, żeby tutaj teraz zrobić jakąś super matową twarz. Im większa ilość pudru, tym starsza buzia się wydaje, więc absolutnie omijam okolice oczu, gdzie mamy tutaj zmarszczki śmiechu i wszystkie inne zmarszczki, więc tylko ewentualnie trochę na policzkach. Nakładam go też dużym pędzlem, żeby tego pudru nałożyć jak najmniej. I teraz chciałabym tylko jeszcze przejść do tego tuszu na dolne rzęsy i nawet jeżeli wydaje Wam się, że ma... Do góry proszę skłonąć. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że macie na przykład bardzo mało rzęs na dole i w ogóle nie ma co malować, bo tak się czasami zdarza, to jednak w tym makijażu bardzo ważne jest to, żeby chociaż je przejechać i troszeczkę je podkręcić czarną maskarą, bo to od razu znowu odmładza nam spojrzenie. Będę nam niżej teraz główka, patrz sobie prosto. Dobra. I teraz na koniec. Ja bym chciała ocieplić trochę tą buzię. Nie chcę, żeby ona była taka tylko różowawa, więc podkręcę ją lekko bronzerem, ale zrobię to bardzo delikatnie i znowu dużym pędzlem, tak żeby nie zrobić żadnych linii. Akurat w tego typu makijażu nie konturujemy twarzy tak klasycznie, czyli nie nadajemy jakichś ostrych kształtów, dlatego że to potem może się obrócić przeciwko nam. Ale chodzi o to, żeby delikatnie ocieplić tylko samą cerę. Trochę policzki ocieplamy. Drugi daj w moją stronę. Trochę tutaj. Usta zrobimy błyszczykowe i będzie to dość szalony błyszczyk w takim malinowym, opalizującym kolorze. Nie będę w ogóle zarysowywać konturu ust, ani robić niczego z ustami, jeżeli chodzi o konturkę i tego typu sprawy, dlatego że ten makijaż ma być dzienny i lekki, więc myślę, że akurat nie ma takiej potrzeby. Używam błyszczyka dlatego, że on nie będzie podkreślał jakiś tam zmarszczek, będzie taki bardzo mocno odmładzający. Oczywiście, jeżeli chcecie użyć tego makijażu na przykład na jakąś imprezę bardziej elegancką,
no to wtedy może taki błyszczyk fajnie by było zamienić na jakąś kremową szminkę i obrysować usta konturówką, żeby wyrównać ich kontur. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o makijaż dzienny, to nie ma co się spinać. Chodzi o to, żeby był lekki kolor, żeby coś się błyszczało i właściwie tyle. Rozepnę mamie tutaj włosy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała. No i nasz makijaż jest skończony i mam nadzieję, że wyglądało, że jest to proste i niezbyt czasochłonne. Oczywiście z gadaniem wyszło dużo dłużej, ale myślę, że w domu dacie radę zrobić się w 10 minut. Więc tak wygląda moja mama z makijażem i mam nadzieję, że filmik okazał się dla Was pomocny. Więc Więc teraz już się z Wami będziemy żegnać. Pozdrawiamy oczywiście Panią Basię. Mam nadzieję, że filmik dla Pani Basi okazał się pomocny i że wywiązałam się z obietnicy danej już jakiś czas temu. Więc teraz już bardzo serdecznie się z Wami żegnamy. Pozdrawiamy i do zobaczenia w innych filmikach. Pa, pa!